Brąz i róż to jest zawsze piękne połączenie i dzisiaj właśnie zrobię takie połączenie. Na oku, na policzkach ta paleta, a na ustach szminka, która dla mnie jest tak naprawdę nawilżaczem. Świetnym balsamem nawilżającym, ale jest szminką. Zaczynamy. Mój przyjaciel podkład wrócił. Przez lato królował CC, a teraz wróciło mocniejsze krycie, ale tak naprawdę ochrona, bo dla mnie podkład jest ostatnim etapem pielęgnacji, który chroni moją skórę przed wiatrem, przed mrozem, przed zanieczyszczeniami. Nakładam podkład, rozprowadzam go pędzelkiem, wtedy on mi się dużo fajniej trzyma. Oczywiście na wypielęgnowaną skórę, ponieważ na wypielęgnowanej skórze podkład się będzie trzymał rewelacyjnie, będzie pięknie wyglądał. Co jest kluczem dobrze wyglądającego makijażu? Wcale nie podkład. I ty często nie potrzebujesz zmiany podkładu, ty potrzebujesz zmiany pielęgnacji i zobaczysz, jaka jest kolosalna różnica, kiedy zadbasz o tą właściwą pielęgnację. A jaka jest ta właściwa pielęgnacja? Jeżeli nie wiesz, jeżeli się gubisz w drogeryjnych półkach, zapraszam Cię na PRIF. Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji, na której przegadamy potrzeby Twojej skóry, zaproponuję Ci, co możesz użyć z naszego portfolio i jeżeli będziesz gotowa na to, żeby zacząć, to zaczniemy wspólną przygodę z prowadzeniem Cię w takiej świadomej pielęgnacji. Współpraca ze mną jest współpracą bezpłatną, więc dziewczyny, korzystajcie, bo która z nas nie chciałaby mieć takiego prywatnego doradcy? Doradcy, który wie, co służy Twojej skórze, co służy Twojej sylwetce, na przykład fryzjer, do którego chodzimy i wie, i on wie. Czy która z nas nie chciałaby mieć stylistki? Podkład jest genialny, nie zatyka porów, a jest delikatny i to jest takie najczęstsze, jak przychodzą do mnie panie na makijaż i mówią, ja chcę, żeby to było delikatne, ja żeby nie było za mocno, żeby nie było efektu maski, to wszystko da Ci ten podkład. Właśnie za ten efekt kochają go moje klientki. Jeżeli Ty czujesz, że potrzebujesz podkładu, napisz do mnie na PRIF. Korektor pod oczy. Dla mnie to też jest must have. Pięknie wyrównuje koloryt skóry, jest delikatny, ale też bardzo ważne jest nawilżenie okolicy oka. Bo jeżeli okolica oka jest bardzo sucha, to po pierwsze widzisz, jak Twoja skóra się zmienia, jak zaczynasz mieć tu coraz głębsze zmarszczki. Więc jeżeli nie chcesz pogłębiać zmarszczek, jeżeli masz świadomość, że wiecie, ja mam swój wiek, ja mam świadomość, ile mam lat i nie próbuję okłamywać tego wieku i nie próbuję mówić, że nie mam żadnych zmarszczek, bo mam. Niestety dzisiaj społeczeństwo bardzo z jednej strony mówi, idź w naturalność, a z drugiej strony bardzo hejtuje te kobiety, które mają odwagę pokazać się bez makijażu, które mają odwagę pokazać, że mają zmarszczki. Więc drogie kobiety, pamiętajcie, nie dowalajmy sobie, bo niejednokrotnie to kobiety hejtują kobiety. Jestem temu absolutnie przeciwna i takim historiom mówię stop. Korektor pod oczy super wyrównuje koloryt skóry. Zwłaszcza tej pod okiem, która często jest zaciemniona, ma ciemne plamki, nie dodaje nam uroku. I popatrzcie, to jest niewidzialny makijaż. Wszystko jest super ekstra naturalne, ale nie jest z jakimś efektem maski. Ta skóra ma taki naturalny glow, naturalny błysk. Oczywiście nie kończę na tym, dlatego że nawet gdybym nie robiła kolejnych kroków makijażu, to, co jest ultra ważne, żeby podkład się trzymał, żeby delikatnie zmatowić skórę. Ja używam podkładu rozświetlającego, bo on przepięknie rozbija światło, a rozbite światło na naszej twarzy sprawia, że nie widać tych naszych zmarszczek. Więc ja zawsze sięgam po puder i może być to puder jedwabisty, puder wygładzający lub puder transparentny. Dziś wybiorę jedwabisty puder wygładzający. Lubię nazywać Photoshopem, dlatego że przepięknie robi taki efekt wygładzenia. Nawet jeżeli Twoja skóra jest na ten moment sucha, to puder nie podkreśli Ci jakichś skórek odstających, bo właśnie przepięknie ma taki skład, że przepięknie wspiera naszą skórę, nawet jeżeli jeszcze nie jest idealna, nawet jeżeli jeszcze ta pielęgnacja nie jest dobrze dobrana. Mamy to. Czyli co mamy? To nie jest makijaż, dziewczyny, to jest ostatni etap pielęgnacji. To jest ostatni etap, w którym chronimy naszą skórę, a teraz, kiedy za moment pojawią się mrozy, zimno, deszcz, naprawdę nasza skóra nam za to podziękuje, że dajemy jej takie ubranko, tak? Jak ubieramy siebie, to tą ochronę dajemy też naszej skórze. Teraz użyję tej przepięknej palety, która jest przez Was uwielbiana. To od tych kolorów najczęściej zaczynacie przygodę z Mary Kay, od tych kolorów zaczynacie przygodę z kolorówką Mary Kay. To jest przepiękna paleta. Wygląda klasycznie, luksusowo i jest na lata. Mamy tutaj bronzer, rozświetlacz i róż i trzy cienie. Jeżeli Ty czujesz, że szukasz takiego rozwiązania, napisz do mnie na PRIF, bo te produkty można kupić u mnie pisząc na PRIF. Zacznę od pudru brązującego.
Puder i rozświetlacz to są pudry brązujące i rozświetlające, dlatego się idealnie sprawdzają dla pań, które zaczynają zabawę z makijażem, które odłożyły to do tej pory, ale poczuły, że chce poczuć w sobie kobiecość, chce odkryć tą swoją kobiecość. Masz takie poczucie, ja nie umiem się malować, to nieprawda. Może do tej pory miałaś źle dobrane produkty, bo popatrz, jak za pomocą ściętego pędzla i właśnie tego bronzera w łatwy sposób zmieniam i nadaję trójwymiarowości mojej twarzy. Dołożę sobie rozświetlacz, też niewielką ilość, ale ta niewielka ilość robi to coś. Rozświetlacz również nakładam przy ustach i odrobinkę przy nosku. Zapomniałam o odrobinkę dać również przy nosie bronzera i warto też bronzer nałożyć tutaj przy żuchwie. To są takie drobne ruchy, a uwierzcie mi, zmieniają. No i teraz róż. Przychodzi ten czas, kiedy róż dla mnie to jest must have, po prostu nadaje takiej świeżości, zwłaszcza kiedy za oknem szaro, buro, ponuro, to żeby nasz humor, nasza energia nie spadała, dziewczyny, sięgnijcie po ten przepiękny róż z drobinkami złota. I kolejny raz pokazuję, jak w łatwy sposób nadajesz sobie trójwymiarowości twarzy i nie bój się, że przesadzisz, nie bój się, że zrobisz sobie plamę, bo jeżeli zachowasz tą kolejność, o której mówię, na pewno tego nie zrobisz. A jeżeli za pierwszym razem nałożysz sobie za dużo, to też się tym nie stresuj. Duży pędzel i w łatwy sposób ściągasz nadmiar, tak żeby zbudować taki makijaż, który sprawi, że Ty się będziesz czuć jak milion dolarów, bo makijaż jest dla nas, trendy trendami, ale to Ty masz go nałożyć i poczuć tą zmianę. Poczuć tą zmianę, poczuć to piękno, które mamy tam w środku, ale często go nie widzimy. Makijaż pomaga go nam wyciągnąć i zbudować swoją pewność siebie. Polki, jesteśmy jednymi z najbardziej niewierzących w siebie kobiet. Pora to zmienić, kochane. Zaczynamy od oka. Na oku nakładam na całą powiekę matowy, jasny dzień. Nakładam go również pod łuk brwiowy. Jedno oko, drugie oko. Zmieniam pędzelek, który jest jednym z naszych pędzelków w zestawie. To jest ścięty pędzelek, który bardzo ułatwia zrobić makijaż. I w załamaniu nakładam jasny brąz. Zobacz, jak zmienia się moja powieka, jak zmienia się moje oko. A teraz sięgnę po brązowy cień. Jeszcze ten jasny cień również nałożę na dolnej powiece, ale rozcierając ten cień, to oko będzie wydawać się takie większe. Ciemny brąz w zewnętrznym kąciku oka rozblendowuję go do środka. Te cienie same malują. Wcale nie musisz mieć umiejętności, ale to, co musisz mieć, to dobre jakościowe cienie i dobry pędzelek. To naprawdę sprawi, że Twój makijaż wejdzie na wyższy poziom. Wezmę sobie płaski pędzelek i to wszystko ładnie rozblenduję, łącząc te cienie, ale też sprawiając, że te przejścia między cieniami będą takie bardzo delikatne, takie bardzo płynne. Odrobinę tego brązu, nałożę też ciemniejszego brązu, nałożę na dolnej powiece. Żel do brwi, tusz do rzęs. Fenomenalny tusz, który wydłuża moje rzęsy i oddziela ich jedna od drugiej. Ja mam długie rzęsy, bo piję codziennie kolagen, ale moje rzęsy są proste, więc przydałaby się jeszcze zalotka. No i chcę Wam dzisiaj pokazać wyjątkową szminkę, wyjątkowo nawilżającą, która rozkochuje większość kobiet. Najpierw sobie obrysuję delikatnie usta. To jest ta pora, kiedy usta zaczynają być suche, kiedy pojawiają się skórki na ustach, więc warto sięgnąć po szminkę, która je mocno nawilży. Delikatny kolor. Szminka idealna na jesień i zimę.